Zapraszam do sklepu panlolek.pl. Zamówisz tam zarówno legalne zioło na gramy, jak i gotowe skręty. Dla moich widzów pan Lolek przygotował mega kod rabatowy. Znajdziesz go w opisie poniżej. Nadeszła ta wiekopomna chwila, gdzie ujawnię całą prawdę o mojej grze. Dokładnie po walce z Adbusterem, gdy zostałem totalnie potraktowany jak śmieć przez ludzi, którzy kochają niszczyć innych, oceniając ich jak Cezar palcem w dół. Wtedy poczułem się, że wszyscy mnie zostawili i postanowiłem rozpocząć swoją grę. Teraz wam całą prawdę powiem. Przepraszam cię, Wojtek Gola, że powiedziałem o tobie, że jesteś biseksem, bo to był element mojej gry. Chciałem zobaczyć, czy mam prawdziwego przyjaciela, czy w momencie, kiedy niby mnie odpierdoli, niby będę w depresji, niby będę na dnie, czy będziesz dalej przyjacielem moim, czy frajerem. Jestem mistrzem manipulacji, tak powiedziała moja mama. W swojej grze sprawdziłem, jakich mam przyjaciół. To wszystko, co mówiłem o Fejmie, jest kłamstwem. To był prank, tak jak Meduza robi, tylko mój prank był na grubo. To był element mojej gry. Chciałem zobaczyć prawdziwe ich twarze. Adrian Polaj, przepraszam cię, bo twoja walka z Marczyńskim nie była ustawiona. To był mój wymysł. Chciałem zobaczyć, jak podejdziecie wy do mnie, jak podejdą do mnie moi fani. Takich też mam. Jak podejdzie do mnie hejt. Czyli jeszcze raz mówię, wszystko, co powiedziałem złe na Fame, jest kłamstwem. Wszystko, co robiłem, to był element gry. Wszystkie moje filmy, niby pierdolnięte, to był element gry. Bawiłem się z tymi, z którymi chciałem. I powiedziałem wam to wprost, bo wtedy, biorąc mikrofon, powiedziałem: gwiźdźcie, gwiźdźcie, mogę z wami robić co, co chcę. I cały rok robiłem z wami, co chciałem. Udawałem bezdomnego, udawałem zjeba, udawałem żołnierza, udawałem kalekę, udawałem frajera, który sprzedaje swoich, bo ja nigdy swoich nie sprzedał. Więc mówię, to był jeden duży prank. Koniec gry. I kto tu jest głupi? Cześć Dawid, właśnie widziałem twój film. Nie ukrywam, że było mi bardzo przykro po tych oszczerstwach, jakie na mnie powiedziałeś. Dobrze wiedziałeś, że to nie jest prawda. Wykorzystałeś moją chwilę słabości. Wiedziałeś, że straciłem swojego najlepszego przyjaciela. Wykorzystałeś moje potknięcie podczas konferencji. Wiedziałeś, że nie byłem sobą. I tak naprawdę to mnie najbardziej zabolało, że wrzuciłeś to w momencie, kiedy wiesz, że ludzie pójdą za tobą, ponieważ tak często w życiu bywa, że ludzie dobijają leżącego, ludzie idą tam, gdzie coś się dzieje. I to jest właśnie, to mnie najbardziej zabolało, że wykorzystałeś tą moją chwilę słabości. Wiedziałeś, że nie będę mógł się w żaden sposób obronić. Ale przyjmuję twoje przeprosiny, bardzo to doceniam. Dziękuję, że dałeś sprostowanie, bo pewnie przez najbliższe pół roku ludzie by mnie męczyli aferą golską. Dlatego dziękuję za to sprostowanie, przyjmuję twoje przeprosiny. Dobrze wiesz, że zawsze mogłeś na mnie liczyć. I mam nadzieję, że ta sytuacja już się więcej nie powtórzy. Trzymaj się. Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z Dawidem i wszystko sobie wyjaśniliśmy. Chciałbym jednak zwrócić wam uwagę na jedną ważną rzecz. Gdy Dawid przegrał swoją walkę, spotkał się z ogromną falą hejtu. Spotkał się z ogromną krytyką. Gdy teraz ja się potknąłem i Dawid nagrał na mnie film, to nagle masa ludzi zaczęła jego propsować. Sytuacja zupełnie się odwróciła. I chciałbym was tutaj prosić, abyście nie podejmowali w przyszłości pochopnych decyzji, nie oceniali zbyt szybko i abyście zawsze byli sobą. To jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym. I chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować moim fanom, moim przyjaciołom za to, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną na dobre i na złe. Dziękuję bardzo, jesteście wielcy.